Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku GTA. I od razu mówię, możecie słyszeć mój głos, jakbym miał zapowiadać pociągi. Taki pipa, pociąg osobowy z Warszawy do Katowic. I tak dalej. Mam katar. Niestety się dorobiłem kataru. I mówię jak mówię. Bywa. No i obany. Dobra, mieliśmy dzisiaj aktualizację 1.15. Dodało nowe samochody i coś mamy też w hangarze nowego, więc też sobie to obadamy, a później pojedziemy na małe co nieco. Okej, jesteśmy w garażu. No i come on, dobra. Które będzie nowy? Sowerlala? Nie wiem, czy to jest nowe, czy to nie jest nowe. Zazwyczaj było coś nowego na dole, nie? Także... O, holy crap! Dobra, jeszcze zobaczmy przedostatnie. El Clasico. Okej. Liberator. O kurwa, jelonki nie mają życia. Jelonki! Kiri kiri! Czekajcie, poczekałem, żeby policja przestanie gonić. Albo i nie. Wow. No takiego monster trucka to się nie spodziewałem. Pasuje go troszeczkę odpicować, ale kurczę, tej policji by się pasowało pozbyć. Come on. Dobra, jesteśmy. No come on. Wow. Że uciekniemy tędy. Tak, to był chyba dobry ruch. Dobra, policja jest już gonie. Teraz zobaczmy, gdzie mamy najbliższy custom
Los Santos Customs. Tutaj. No akurat dobra, może być po drodze. Sobie takim pojazdem spokojnie pofolgować. Widzieliście jelonki? Haha. Tam są jelonki. Fuck. Gdzieś mi spieprzyły, fuckem. Dobra, mniejsza o to. Pojedziemy te... A my nie pojedziemy tędy? Oczywiście nastawiają supów, cholera wie czego. Patrz, 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 patrz. Miały farta, powiem, miały farta i to zajebistego, jelonki. Ale dobra, jedziemy, jedziemy, bo ulepszymy to autko. O ile dojadę nim całym. Ale powiem wam, że zajebiste, naprawdę zajebiste autko. Kurde, przejedziemy? Okej. I tam, prosto, hop. Dobra, już jesteśmy na szczęście blisko. Gdzie skręcamy? Tutaj, tutaj, okej. Kawałeczek po prostej. I możemy spokojnie tamtędy. Musiałem, musiałem i po prostu... Ugh. Pomożemy mu jeszcze może co? Albo nie. Kuźwa, takiego dużego supu nie przestawimy. No ja pierdzielę, no.
Dobra, Los Santos Houston z Franklina. What? Nie można modyfikować. Czulowo. O, jaka chujnia, no. Dobra, to jedziemy na nasze lotnisko. Dobra, no to, tak jak mówiłem, kierunek lotnisko, musiałem się na chwilę odkatarzyć i odrobaczyć. Ale mówię ci, no tak mówię ci, widzu, albo mówię wam. Nienawidzę mieć kataru, normalnie masakra. Zresztą kto nawidzi, nie? Co mogę powiedzieć, bo mam tak zajebany kino. Och, przejebane jest. Ale szkoda, że tego pojazdu w ogóle nie można modyfikować. No cóż, wielka szkoda, no ale fajnie, że coś takiego dodali. Tak w ogóle to zaraz kilka osób powie, że łóżku, to zrób sobie przerwę, bo przecież wyleczy, ale jakoś mi się dobrze nagrywa, kurczę, nie lubię sobie robić przerwy. Patrzcie, jakie te ślady zostawia, wow. Zajebiście, dobra. Zobaczmy, czy my tu coś możemy zmienić. Westra tylko i wyłącznie. Zobaczmy jeszcze, czy helikopter. Ewentualnie może będziemy mogli dopiero kupić sobie jakiś nowy samolot. A to zaraz zobaczymy. No. Czyli nic w hangarze nie mamy, ale... Ale może być tak, że na necie coś się pojawiło nowego. Podróże i transport. Kolarski. A moje pojazdy latające, przecież są u góry, a ja szukam. Jest coś nowego. Coś, czego jeszcze nie widziałem, to mamy Frogera. Kurde, ten jest fajny. Możemy go kupić? Kupiłem sobie samolot. Teraz powinien dostać wiadomość, że został zakupiony i pewnie będzie dostarczony, bo raczej jeszcze go nie mogę. No, jeszcze go nie mogę. Dobra. To w międzyczasie sobie polecimy. Do miejsca... Tego tutaj. Dokładnie tutaj. Okej. Tam jest jedno fajne coś. Tego kurczę, martwi mnie teraz to, że jest noc się będzie robić. Tak. Wow. Czekaj, dogonię go. Dobra, nie będę go gonił jednak, bo stracimy to miejsce, o które mi tam chodzi.
Kurwa, ta noc, no. Okej, musimy tutaj sobie wylądować. Tutaj czy nie tutaj? Tam dalej chyba. No, o jedno dalej. A kurczę, widzicie, jeszcze mnie kasza czasem męczy. Au! Dobra, to chyba było tam. Przynajmniej wczoraj się bawiłem. Gdzieś tutaj. La 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 la. A co tu jest? Nie, tu jest tylko ten. Dobra. Oh my god. What the fuck? Bez jaj, nie róbcie mi tego. Wczoraj to był kuźwa wózek widłowy, no. Chyba będę musiał tu przyjechać za dnia, cholera jasna. Kuźwa, one uciekają, nie da się przykleić do krowy? Mech. Zajobałem krowę. O, ale ta już jest. A kuźwa, on tutaj też. O. Świnki w zagrodzie, no jak mi przykro. Co za spindolina, no? No fuck. Dobra, myślę, że wystarczy. Uwaga. Yeah. Ło, pieczony świniak. Nice. Zeżarłby, nie? Ale kurczę, postaram nam się zabić i wrócić tutaj za dnia. Okej. Okay. Okej, Trevor gotowy do wylotu? 3, 2, 1. Allah Akbar! Bo już do jelonków próbowałem doczepić te bomby samoprzylepne i też się nie chwytają niestety. A szkoda. Yeah! Został dostarczony, fuck jest! Idziemy go obadać.
Dajcie mi jaki pojazd. O, nie wziął mi 5 tysiaków. Fuck jest. Fuck jest, fuck jest, bardzo dobrze. Dawaj. Frajer. Dobra, idziemy obadać nowy samolot. Kurde, mówię wam. Umiram. Dobra. Zaraz będziemy na lądowisku naszym. Lądowisko. La 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 bong. Is this really happening? I'm gonna fuck all. Ja ci pokażę jak się naprawia. Musisz takie co. Nie takie coś. Takie coś. Przyczepić o tu. O tak. Musisz odejść. I zrobić kabom. No kurde, jakby nie wiem, czy mnie nie zniknie przypadkiem ten samolot teraz. Zobaczymy. Chyba tak. Chyba zniknie. No. Kurwa, pozbyłem się samolotu wojskowego. No nie jest trudno. Redud. To jest taki samolot do akrobacji. Wydałem na niego 250 tysięcy. Szczerze, że jest całkiem znośny samolocik. No kurczę, może byśmy tym dali spokojnie radę. Zrobić to, co ja chciałem już kiedyś zrobić. Zaraz zobaczymy. W tamtym kierunku. Kurwa, normalnie umrę w tym GTA dzisiaj. Znaczy, no tak, GTA też. Przy GTA. No, no taki przyjazny samolocik. Spróbujemy zrobić jeden trik. Znaczy, znając życie, to mi się to nie uda. Bo jeszcze długo, długo muszę poćwiczyć. Ale może. W końcu za starami samolotu lepiej sobie radzę niż za kierownicą w GTA. A więc może jak to mówią, anu się uda. Krainę ląków na dole, po prawej. Okej. Uwaga. Yikes. Troszeczkę za wysoko. Minimalnie. Niedużo. Ciutkę.
Aż tak daleko? Dobra, dobrze mam zaznaczony nasz obiekt. Zamówię sobie taksówkę. O, fucker. Na zdrowie, chuszku, chyba na przeziębienie. W dupę. Muszę sobie zaaplikować więcej czarnej wody. To mi przejdzie. Przeżrę wszystko w piździet. O, jest taksówka. Okej, zawieź nas na lotnisko. Podejdę do tego jeszcze raz. Jeżeli się nie uda, no to wyruszymy jeszcze raz na krowy. Kurwa, najgorsze jest to, że noc. Ja pierdzielę. Okej. W tym samolocie jest ciekawe dosyć to, że nie muszę podciągać drążka, żeby się wzniósł do góry. Wystarczy się dobrze rozpędzić. I patrzcie. I on sam po prostu się wznosi. A teraz mu pomogę. Do góry. Okej. Jeszcze jedna próba. Trochę kiczownie, że jest ciemno, no ale dobra, może jakoś dam radę. Dobra. Teraz troszeczkę niżej niż ostatnio. A może się uda. Powoli. Oj, wątpię. Jeszcze raz. Byłem trochę krzywo do tego, więc wolałem już nie ryzykować i nie bujać tym samolotem tak, bo już wiem, i tak by nic z tego nie wyszło. Ogólnie ciężej takie rzeczy się robi w nocy, bo tak jak mówię, jest ciemno. Pieprzone samochody. Ale ja to w końcu kiedyś zrobię. Ja będę tyle razy trenował, próbował tutaj, że w końcu mi się uda. Kuźwa, tak daleko. Co mnie to zawsze wywala do tego miasta, no? I need a taxi as soon as you can. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. I'll be here. Okej. A nas teraz interesuje. W zasadzie krowie farma.
Jest taksóweczka. What the fuck? Dobra, dojechałem sobie do farmy. Niestety musiałem na własną rękę. Yo, szefie. Bo oczywiście żadna taksówka nie chciała przyjechać, więc no. Jest! Krowy! Ups. Cholera, no. Okej. Ta krowa. Ta. 10 points. O tak, 10 punktów. Okej, okay, a teraz zademonstruję wam, jak poprawnie transportować krowy. Z uwagi na to, że uprawnienia na wózek widowy posiadam, to pozwolę sobie przetransportować taki oto okaz. Jobana. Okej, okay, tak ładujemy krowę. Podnosimy ją. What the fuck? Okej, okay, trochę krowy czasem poniewierają wózek widłowy, no to trudno się mówi. O, tak możemy sobie podnieść krowę. Cześć, jestem szalona krowa, a to są moje wymiona. Oh shit, spadła mi. No dobra, czekajcie. Cofniemy sobie troszeczkę. Okej. Okay. Widzę, że coś nie za bardzo ta krowa chce współpracować. To poszukamy sobie innej, a na przykład tamtej, która sobie tak teraz dumnie kroczy. The apex predator in action. Okej. Oj, 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 spadnie nam fucking. Oh shit. You're never gonna win that, little guy. Te. Ow. Fucking. A może by tak wózkę widłowym na jelonki? Tylko że te jelonki mamy cholera. Oh my god. Musielibyśmy dojechać tutaj. Tutaj, nie tutaj. Tutaj, o w pizdu. A nie, bo jelonki będą spieprzać, to nie krowy. To nic z tego. Czekajcie, a tam były jeszcze świnie, nie? Wow. Dobra, tu są gdzieś świnie. Gdzie spierdalasz?
O, patrzcie, jaka tam będzie masakra. Miały farta. Fuck, no. Pat. Jeps. Kurwa, ja bym tak na paleciaka, na palety załadować, ty. Czekaj. No dobra, ładowanie na palety mi nie idzie zbytnio. Dobra, widzę, że tu nie podjadę. To poszukajmy sobie jakiegoś innego celu. Tam ktoś potrzebuje pomocy. Już jadę. Ups. To był wypadek przy pracy. O, oh, fuck. Fizyka w GTA. Yeah. Z wózkiem widłowym chcecie się ten? Jasne. Oh shit. Uciekaj, Trevor! Fuck. Zabili nas. Dobra, to nic. O Boże, wyszło mi z... A nie, dobra, to tam parę cięć będzie, to jeszcze spoko. Dobra ludzie, to w zasadzie dzisiaj wszystko. Dzięki wam za uwagę, do zobaczenia. Trzymajcie się, no i pa.